Marzeniem każdej gminy jest dobry szlak komunikacyjny. Tak też stało się w gminie Brześć Kujawski, kiedy powstała autostrada A1. Zanim jednak powstała autostrada, władze gminy 10 lat temu uchwaliły miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pigutkowo i Machnacz. To wówczas na blisko 400 hektarach powstał teren inwestycyjny, który wymagał oczywiście uzbrojenia i przekonania mieszkańców do tego, że te grunty będą dobrze służyły rozwojowi gospodarczemu. Dzisiaj stoimy w zupełnie innym miejscu. W miejscu, gdzie powstało już kilkanaście zakładów, w miejscu, gdzie obecnie powstają kluczowe inwestycje, takie jak RTE, jak LPP, i w miejscu, gdzie dobra współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną daje pozytywne efekty. Znajdujemy się obecnie na terenie Brzeskiej Strefy Gospodarczej. Jest to teren, którym zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji zarządza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Za moimi plecami widzą Państwo nowo budujący się duży zakład. Zakład zapewni gminie Brześć Kujawski nowe miejsca pracy, zapewni wpływy do budżetu gminy w postaci podatku od nieruchomości. Dzięki tej inwestycji w gminie rozwijać będą się szkoły branżowe. To dzięki Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Zespołowi do Spraw Szkolnictwa w szkołach branżowych i w szkołach podstawowych organizowane są różnego rodzaju szkolenia, które mają za zadanie pomóc młodym ludziom w późniejszym wejściu na rynek pracy. Dzięki decyzji o wsparciu przedsiębiorcy nie płacą podatku dochodowego i pieniądze z niezapłaconego podatku wykorzystują do rozwoju swoich przedsiębiorstw. Na tę chwilę wydano 3 decyzje o wsparciu w bardzo krótkim czasie. To bardzo ważne, żeby w tym trudnym czasie dla nas gospodarczym związanym z pandemią pokazać, że możemy się rozwijać i możemy dobrze współpracować. Zawsze będziemy zapraszali wszystkich, i tych małych, i tych dużych, wiedząc, że rozwój gospodarczy jest ważny nie tylko dla terenu gminy Brześć Kujawski, ale również dla mieszkańców Włocławka, powiatu włocławskiego i okolicznych powiatów. Strefa udziela również pomocy publicznej małym i mikroprzedsiębiorcom, którzy w ostatnim czasie bardzo mocno zainteresowali się naszym wsparciem. Od innych odróżnia nas to, że jesteśmy w stanie postępowanie o wydanie takiej decyzji o wsparciu przeprowadzić bardzo szybko, gdyż trwa to 1 miesiąc i po tym miesiącu już tak naprawdę przedsiębiorca tego podatku może nie płacić. Dlatego też bardzo zachęcam wszystkich Państwa przedsiębiorców, zarówno małych, średnich i dużych, którzy planujecie w najbliższym czasie inwestycje, do kontaktu z nami. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu otrzymać pomoc publiczną, która będzie służyć rozwojowi Państwa przedsiębiorstw.